Cześć, słuchajcie, taki temat Baltic Pipe. Kto wie, ten wie, wiadomo o co chodzi, jeżeli chodzi o Baltic Pipe. Natomiast ostatnio zalewa nas spora liczba reklam na temat Baltic Pipe, o tym, że może zainwestować, zrobić fajną kasę. Tak, przysłowiowo. I przyznam, że sam ostatnio się natknąłem na taką reklamę, na Ling, która namawiała mnie do tego, żeby zainwestować w Baltic Pipe, w inwestycje. I tak sobie pomyślałem, że to, że na Facebooku były do tej pory tego typu reklamy, no to był właściwie standard, natomiast co się porobiło chociaż bez LinkedIn, że tam również się pojawiają takie reklamy i tak sobie pomyślałem przez chwilę mi przyszło do myśli do głowy, że okej, okay, może to nie jest jednak skam, może to są legalne inwestycje, powiem szczerze i ja tak pomyślałem, tak, ale po kliknięciu na tego typu reklamy od razu wiadomo o co chodzi, dlatego też uznałem, że tak szybko pokażę osobom, które... No w tym momencie pomyśleć, czy zainwestować w Baltic Pipe, czy to jest bezpieczna inwestycja. Od razu dodam, że nie jest bezpieczna inwestycja, przynajmniej w tym momencie, na bazie tego, co tu dostajemy, bo nawet jak pisze Google, nie musisz w tym momencie szukać reklam związanych z Baltic Pipe na LinkedIn czy na Facebooku. Wystarczy, że wpisze Google Baltic Pipe, tylko oczywiście zachęcam do tego, żeby to robić ostrożnie, bo nigdy nie wiesz, co na takiej stronie może być, bo w tym momencie mogą być to reklamy namawiające do tego, żeby gdzieś przelać swoją kasę, natomiast mogą być też oczywiście wszelkiego rodzaju wirusy, zatem jeżeli robisz to na środowisku, które nie jest w tym momencie zabezpieczone, to może się okazać, że następnego dnia masz na przykład zaszyfrowany system. Natomiast to od razu do czego zwracam uwagę, to poniżej są informacje na temat Baltic Pipe, które nie są reklamami. To, co tutaj widzisz, ten dopisek sponsorowany, to wszystko informuje o tym, że to są reklamy. Zresztą same te linki już, przynajmniej według mnie, są dosyć dziwne. Mało tego, te opisy również są trochę dziwne. Oczywiście, ci, którzy mnie oglądają w tym momencie, to przeważnie są osoby informatyczne, i dla Was to jest oczywiste. Natomiast Dzisiaj będzie nagranie dla osób, które nie siedzą w IT i nie wiedzą jak to wszystko działa. Wchodzą w Google, wpisują na przykład Baltic Pipe albo gdzieś widzą reklamę i, i wierzą w to. To często są osoby, które nie mają styczności dużej z IT, nie wiedzą wiele o bezpieczeństwie. To są często te seniorzy, starsi ludzie i oni nie wiedzą, że w ten sposób się oszukuje ludzi. Dlatego zachęcam do tego, żeby też informować chociażby swoich... Dziadków, rodziców, do tego, że tego typu rzeczy istnieją i że jest tu takie ryzyko. Możecie wysłać ten materiał wideo, link do tego wideo o starszych, żeby wiedziały o co chodzi. Przede wszystkim, jak klikniemy sobie na pewne linki. Zobaczymy, tutaj mamy ciekawy link, wygląda o wiele lepiej niż ten. Zatem wejdźmy sobie w ten link, zobaczmy, co tutaj mamy. No, i mamy tutaj coś takiego. O, widać, że w ogóle kukizy, w jakimś innym języku. Ach, kliknijmy, zamknijmy i teraz tak. Tego typu strona ma za zadanie symulować realny artykuł. Przygotowany dla jakiegoś portalu. Oczywiście akurat ta strona nie wygląda najlepiej, bo jeszcze zdarzają się fajniejsze strony, które symulują chociażby popularne portale typu Punkier.pl albo male Klikniemy na inne linki, zobaczymy. Zobaczymy. O, to wygląda ciekawiej. To już nie wygląda ciekawie. To od razu zamkniemy. 18 lat, to też zamkniemy. Skupimy się na tym. To wygląda ciekawie, bo mamy tu artykuł, który symuluje rzeczywisty portal, bo poniekąd można by było sobie pomyśleć, że taka belka Poland, no to tutaj już coś się znaczy, Tak, to wszystko legitne jest, może nawet to jest artykuł do MoneyPoll. Nie wszyscy patrzą na te linki, żeby była jasność. To, że ty patrzysz, Super, ale nie wszyscy na to patrzą. Niektórzy patrzą tylko na to, widzą, że money.pl, tutaj czytają artykuł, jest yeah, super zarobki i mogą się dać nabrać. Podobnie jak to było z reklamami, chociażby dotyczącymi słabnych osób, bo jest dużo reklam takich, że przykładowo Lewandowski zainwestował w coś tam i dorobił się miliardów. Wejść ty w tą inwestycję i ludzie się dają nabrać i pakują gdzieś pieniądze, wysyłają jakimś lewym firmom, które de facto są po prostu skamami, skamami to są, można powiedzieć, że mafie, które wyciągają od nas pieniądze, natomiast symulują biura maklerskie, przynajmniej tak się pozorują, że inwestujesz wtedy kasę. I teraz tak, mamy tutaj jakieś linki, zobaczmy jak to w ogóle działa, jest tutaj niby strona główna, gospodarka, kliknijmy gospodarka, przykierowuje nas w ogóle gdzieś indziej, chyba się nie tego spodziewaliśmy, cofnijmy się jeszcze bardziej, Wejdźmy na stronę główną, To samo chyba. Albo troszeczkę Nie, chyba ten sam link. Chyba ten sam link. Zatem jak widać ta strona nie działa chyba tak, jak powinna. kliknijmy jeszcze tu. To samo. No i wydaje mi się, że tu jest już lekka, taka żaróweczka ostrzegacza, że coś jest nie tak z tą stroną. Natomiast to, co możemy oczywiście zrobić, to skopiować sobie ten link i go zweryfikować. Bo naturalnie ktoś musiał zarejestrować tą stronę, nie? Jest taki link, domena kończy się w dosyć ciekawy sposób. Zatem, to co możemy zrobić, to wprowadzić frazę w Google albo wejść na stronę Whois. Whois to jest taka baza, w której mamy informacje na temat domen. Kto je zarejestrował, kto jest ich właścicielem, i tak dalej. Wchodzimy na tą stronę whois.com, może też oczywiście inne. Ja sobie skorzystam z tej. I teraz, co tu robię? Wklejam tą domenę, w tym momencie Baltic Pipe. .app, tak, jakaś śmieszna domena i wyszukuje informacje. Zobaczmy co tu mamy. Teraz tak, zarejestrowana w tym czasie, zaktualizowana w tym czasie, czyli można powiedzieć, że od kwietnia ona istnieje. Niedużo, ale w teorii no, to akurat wygląda nawet spoko, bo została zarejestrowana w 2018 roku. Zobaczmy, zobaczmy jakie tu mamy jeszcze informacje. Kto tu jest właścicielem? Registrar name.com. Wyszukajmy teraz, co to właściwie jest. To jest to jest organizacja, firma lub osoba, która zarejestrowała tą domenę. Tutaj masz też informacje dodatkowe, kontaktowe. Zobaczmy. I teraz tak. Nie udostępnij. Mamy tutaj informacje na temat tego, kim jest name.com. Jak widzisz, jest to po prostu. Opcja zarejestrowania swojej domeny, czyli ktoś tam sobie wykupił w prosty sposób domenę. Zarejestrował ją na szybko. No i właściwie tyle wiemy, nie? Tyle wiemy. Jeszcze zobaczmy dodatkowe informacje. Przejrzyjmy. Mail, name .com, czyli właściwie w tym momencie kontaktu wielkiego nie mamy. Zobaczmy ten telefon. Nic ciekawego, nic ciekawego. Scammer info. OK. Scammer czyli już może nam się kolejna lampeczka zapali, że coś tu jest podejrzanego. Ale generalnie, jak tak przyjrzymy, to właściwie nie możemy się dowiedzieć nic na ten temat. Jeszcze może wróćmy na tą stronę. Nie, na tą stronę. Zobaczmy, czy są jakieś dane kontaktowe. Bo gdyby to było coś realnego, to w teorii powinny być dane kontaktowe, żebyśmy mogli sprawdzić, kto jest autorem tego. Jest jakaś polityka prywatności, zgody. Zobaczmy tą politykę. Ok, o, nawet w tym momencie jestem zaskoczony, bo jest jakaś polityka. Czy tu można znaleźć informacje na temat właściciela? Kompany Milano Italia. O, super. Dobra, ale wydaje mi się, że już powinien w tym momencie wiedzieć, do czego zmierzam. Przede wszystkim, w tym momencie, ustalenie, kto jest właścicielem tej domeny, jest trudne. Dodatkowo, jak wejdziemy na tą politykę prywatności, to mamy informację o tym, że jest tu jakaś firma, wiem, przynajmniej o ile to jest firma realna, nie wiem, bo równie dobrze ktoś mógł sobie po prostu wprowadzić jakieś dane. Jest tu Milano Italia, czyli Włochy. Zatem gdyby się okazało, że masz jakieś problemy, wysyłasz im pieniądze i chciałbyś je odzyskać, to może być Ci lipa, jeżeli chodzi o kontakt. Zatem już w tym momencie możesz sobie podejrzeć, że coś tu jest nie tak. Natomiast sprawdźmy jeszcze tą domenę. Sprawdźmy jeszcze tą jedną domenę, tylko że oczywiście ją skrócę. Nie będę całego linku podawał i wprowadźmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Invalid. A, dobra. Jeszcze raz. odcinamy to. I zobaczmy, co tu ciekawego się dzieje. Chwila, chyba nie ten, nie to miejsce wybrałem. Who is, w tym miejscu. Dobra. Invalid domain name, no czyli coś tu w ogóle jest nie tak. Dobra to pewnie to jest OK. Bo zobaczmy tak, bo tam jest subdomena, no a w sumie niewiele się tu możemy dowiedzieć. Zobaczmy jeszcze who is, ta strona. Prowadźmy w Witecocio Note SS, czyli to jest chyba hiszpańska domena, przynajmniej tak można by było to odczytać. Dobra, zobaczmy, czy tu coś się wydarzy. Czy będziemy mieć jakieś informacje? Aha, czyli w tym momencie nawet nie możemy sprawdzić informacji. Przepraszam. Dobra. Czyli właściwie niewiele możemy się dowiedzieć teraz o tej domenie. Jeszcze tak klikam szybko. Wracam do tego. Dobra, ale generalnie do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o tego typu strony, to na pewno musimy uważać na to, czy to jest właściwa strona, która prowadzi do jakiegoś portalu, w którym powinny być takie informacje, czy mamy tutaj jakąś lewą stronę, jedną, która nigdzie do niczego nas nie zaprowadzi, poza tym, że możemy zainwestować w Baltic Prime, to nic się właściwie nie dowiemy. I druga sprawa. No to jednak musimy weryfikować w ten sposób domeny. Najłatwiej po prostu wprowadzić w wyszukiwarkę Whois i zweryfikować, kto jest właścicielem domeny, jak ona długo istnieje. Najczęściej to są domeny, które zostały dopiero co założone. Zatem to już może wydać się dziwne. Bo jednak, jeżeli chodzi o inwestowanie swoich pieniędzy, no to, to są poważne firmy, też, też pod kontrolą KNF-u, zatem, no. Jeżeli mówimy o takim biznesie, no to jednak taki typ, typ biznesu powinien być przejrzysty. Nie może to być jakaś byle jaka firma, która gdzieś tam skądś się wzięła i, i właściwie odpala swoją stronę i chce, żebyś wysłał im pieniądze. Nie rób tego. Naprawdę zachęcam do tego, żeby informować osoby starsze o tym przekręcie Baltic Pipe, że to jest lewizna. Tutaj jest typowe wyciąganie pieniędzy, które jestem pewien na 100%. W tym przypadku, że jeżeli gdzieś tam wyślesz swoje pieniądze. Tej organizacji, która tutaj jest, która chce, żeby się skomunikować z tobą, to na 100% tych pieniędzy nie odzyskasz i też nie zarobisz. Natomiast może być też tak w przyszłości, że może będzie jakaś inwestycja w Baltic Pipe. Zatem, oczywiście, warto, warto na to uważać. O, proszę, nawet tutaj mamy dziś artykuł c.org.pl, inwestycja Baltic Pipe. Uwaga na wyjątkowo bezszczelną ofertę, no i proszę, nawet tutaj portale piszą o tym. Zatem zachęcam Cię do tego, żebyś przede wszystkim, jak już wprowadzasz wyszukiwarkę daną frazę, jak na przykład Baltic Pipe, to nie sugeruj się na starcie tymi reklamami, tylko szukał innych informacji poniżej. Bo jednak tutaj jest większa szansa, że dowiesz się czegoś konkretnego. Zatem ja już kończę. Jedna tylko uwaga przypominam, że w tym momencie trwają zapisy na kurs Linux administracja serwerami Linux. Zamykamy w piątek o 21.00. Zatem jeżeli chcesz dołączyć do tego szkolenia, szkolenie totalnie prowadzone przeze mnie. Agenda od A do Z. Tu tutaj jak stać się administratorem Linuxa, to zapraszam Cię. Link znajdziesz pod tym materiałem poniżej. Ja już czekam. Dzięki wielkiej na razie. Cześć.